Szósta konferencja z cyklu badania jakości wód i ścieków, jak co roku zrzeszyła kierowników i reprezentantów środowiska naukowego, laboratoriów zajmujących się analityką wód i ścieków, przedstawicieli stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz zakładów wodociągów i kanalizacji. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Polskie Centrum Akredytacji, Główny Urząd Miar oraz Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie. Tematyka bardzo aktualna, zawsze aktualna, ponieważ nasze laboratoria codziennie wykonują miliony analiz właśnie tego rodzaju próbek. O tym, jak aktualna jest ta tematyka, świadczy nie tylko liczba uczestników, która z roku na rok rośnie, ale także liczba wystawców, którzy są zainteresowani tą tematyką. Mam nadzieję, że nasza konferencja będzie się rozwijała i co roku będzie przybywało nam i zarówno uczestników, jak i firm, i wnioski, jakie będą pokonferencyjne, będą kreatywne, twórcze, po to, żeby te badania rozwijać, żeby świadomość społeczna dotycząca właśnie jakości wód i ścieków była też wysoka. Jeśli czegoś nie szukasz, to tego nie znajdziesz. Jeśli tego nie znajdziesz, to nie wiesz, że masz z tym problem. A jeśli nie wiesz, że masz z tym problem, to nie możesz tego problemu rozwiązać. Najlepszym przykładem tej sytuacji było pojawienie się Legionelli w Rzeszowie. Legionella jest podstawowym zagrożeniem przenoszonym drogą wodną w krajach wysoko rozwiniętych, więc nie wiem, czemu takim zaskoczeniem było pojawienie się jej w Rzeszowie. Jedynym sposobem skutecznym na ograniczanie ryzyka związanego z chorobami przenoszonymi drogą wodną jest skuteczne, właściwe zarządzanie ryzykiem. Biofilm powszechnie występuje w przewodach wodociągowych, zarówno w wodzie zimnej, jak i w wodzie ciepłej. Komórki bakterii potrafią oderwać się od dojrzałej struktury biofilmu i migrować do toni wody, w ten sposób powodując wtórne jej skażenie. Jak przeciwdziałać? Przede wszystkim stosować skuteczną dezynfekcję, najlepiej multibarierę, czyli wykorzystywać kilka metod dezynfekcji, np. lampa UV, dwutlenek chloru albo podchloryn sodu, zarówno w stacji uzdatniania wody, jak i w sieci wodociągowej. Takie wydarzenia są potrzebne. Żadna lektura normy, poradnika, instrukcji nie zastąpi dyskusji z ekspertami, z praktykami, a tych mieliśmy tu do dyspozycji przez dwa dni, zarówno po stronie prelegentów, jak i po stronie uczestników, co było widać w tych dyskusjach o codziennych problemach w laboratorium. Dlatego warto brać udział w takich wydarzeniach. One nie zastąpią żadnych wydarzeń w formie online. Konferencja ma to do siebie, że jesteśmy ze sobą na bieżąco, możemy dyskutować w gronie osób, które borykają się z podobnymi problemami jak my. Proszę Państwa, dzisiaj rozpoczynamy nową erę w zakresie szkoleń. Mianowicie rozpoczynamy cykl warsztatów aparaturowych jako uzupełnienie teorii, która się pojawia w ramach seminarium, w ramach konferencji. W związku z tym dzisiaj wszyscy uczestnicy, którzy brali udział w konferencji, będą mieli okazję skorzystać ze sprzętu badawczego. Będziemy prezentowali różne metody badawcze w zakresie pomiarów masy, pomiarów wilgotności oraz masy suchej. Będzie to bardzo istotne, ponieważ zweryfikujemy naszą wiedzę w sposób praktyczny i na podstawie naszych pomiarów będziemy określali dokładność metod badawczych w kontekście precyzji i błędu systematycznego w bardzo różnych aplikacjach, od osadów ściekowych, po też pomiary masy filtrów, jak walidację urządzenia oraz metody. Jest to bardzo istotne z tego względu, gdyż rzeczywista praca w laboratorium polega nie tylko na dokonywaniu pomiarów, ale również na tym, w jaki sposób te wyniki należy oceniać, czy one są wiarygodne, czy one są miarodajne.